W spektaklu biorą udział wybitni artyści. Dyrygentka Agnieszka Kejner, wieloletni dyrygent Opery Narodowej w Warszawie, Opery Śląskiej w Bytomiu, Opery Krakowskiej, a także była dyrektor artystyczna Filharmonii Lubelskiej. Wielkie brawa. I niezawodnie jest z nami Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna. Reżyserem jest pan Błażej Peszek, aktor Teatru Starego w Krakowie, wykładowca krakowskiej PWST, oddział w Bytomiu oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. I są z nami oczywiście zacni soliści. Ruzia, która właśnie płynie Dunajcem, patrzcie, tam będzie niedługo nadpływała, to Maria Małgorzata Złotek. Może usłyszy. Wojtek to Jakub Pawlik. Maciuś Ciemięga to Klaudiusz Leśniak. Sołtys to Michał Czok. Jewka to Ewa Walkowska. Te osoby również tworzą chór, kwartet. Sopran Natalia Chorzalska, alt Ewa Walkowska, tenor Krzysztof Michalski, bas Martin Pado. Są z nami dzieci pienińskie. Alicja Mastalska, Maja Mazurek, Zosia Szczepaniak. Jest traktorzysta. Tomasz Walkowski. Drodzy Państwo, ten traktor, 45-letni, zacny, to Ursus 330, którego rozlosujemy wśród Państwa na koniec opery pod warunkiem, że osoba, która wygra ten traktor, będzie musiała dzisiaj wrócić z nim do domu, niezależnie gdzie mieszka. Kochani, opera Król Pasterzy to jednoaktowy obrazek sceniczny ilustrujący kujawski zwyczaj wyboru Króla Pasterzy. Można powiedzieć, w naszej góralskiej nomenklaturze to taki Jan Janczy na przykład. Król Pasterzy, Baca Baców. Zgodnie z tą tradycją związaną z zielonymi świątkami, królem wsi zostawał pasterz, który w dzień tego święta z samego rana jako pierwszy w wiosce wyprowadził stado na pastwisko. Dzisiaj ten zwyczaj przybył z Kujaw do Pienin. Zapraszamy.
jako pierwszy nikt przede mną, a na polach prawie się.
Thank you.
Zuzia czy Wojtek ma odebrać wianek? Cóż na to gromada? Oh.
Oh,
ciebie nadzór, choć i igrzysk słaby wsadzą, abyś nie cię był bałwany, będziesz królem, lecz zbawiany. Nie będę
Brawo, brawo, brawo! Reżyser, reżyser! Reżyser Błażej Peszek! Wielkie brawo! Dyrygent Agnieszka Kleiner! Wielkie, wielkie brawa i orkiestra, oczywiście klimatyczna. Rudzia Maria Małgorzata Złotek. Wojtek Jakub Pawlik. Maciuś Ściemięga, Klaudiusz Leśniak. Sołtys Michał Czok. Jewka Ewa Walkowska. Chór sopran Natalia Chorzalska. Alt Ewa Walkowska, jeszcze raz. Tenor Krzysztof Michalski. Bas Martin Pado. I nasze urocze dziewczynki. Alicja Mastalska. Maja Mazurek. Zosia Szczepaniak. Szofer traktora Tomasz Walkowski. I tu należy się Państwu pierwsze wyjaśnienie. Wylosował swój własny ciągnik, dlatego on nie wróci do domu. Szanowni Państwo, drogie dzieci, mieliście oto w Kościeńku, w Pieninach możliwość zobaczyć spożywanie wody mineralnej zdrowotnie w małych ilościach, nie szkodzi nawet w takich ilościach. Zapraszam na scenę tych, którzy to spowodowali. Pana prezesa LGD Gorce Pieniny, pana Zbigniewa Chlebka wraz z zarządem. Bardzo proszę, żeby pan prezes za zarządem podziękowali artystom. A dla was brawa, brawa, jeszcze raz brawa dla tych artystów, którzy tak bardzo starali się nad Dunajcem w Kościeńku tą operę dla państwa wykonać. Jak powiedziałem wcześniej, to wędrówka opery pod strzechy. W przyszłym roku spodziewamy się, że zawędrujemy w inne miejsce w Pieninach. W tym roku cieszymy się tą operą tutaj w Kościeńku. Mam nadzieję, że Państwo przeżyli ten wybór Króla Pasterzy, że dostrzegliście te przepiękne elementy, które wyłowił Oskar Kolberg, wędrując po kraju i spisując te wszystkie muzyczne cudowności, które dzisiaj tu słyszeliście. Wielkie, wielkie brawa dla orkiestry, dla pani dyrygent, dla artystów. Podróż opery po Pieninach trwa. To była czwarta odsłona, troszkę przerwana pandemią. Ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się. A gdzie się spotkamy? Śledźcie Państwo na Facebooka, śledźcie na stronie LGD Gorce Pieniny, śledźcie na portalach lokalnych i podążajcie za nami. Dziękujemy Wam wszystkim, i tym gościom oficjalnym, i tym, którzy przyjechali wesprzeć artystów w postaci mamy, taty i rodziny, wszystkich Państwa, którzy kochają operę. Przed chwilą tutaj z tyłu przychodził Pan, który opery nie kocha i dziwił się, że tu nie ma disco polo, ale cóż, nie zawsze musi być disco polo. Myślę, że warto również przyjść na operę w Pieninach. Wielkie, wielkie brawa. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy za rok. Drodzy Państwo, oto oni.
imieniu pomysłodawców i organizatorów, w imieniu gospodarza gminy, wójta Jana Dydy. Dziękuję wam serdecznie. Krościenko było dla was dzisiaj otwarte, szczególnie piękne, rynek przepiękny w Krościenku i naprawdę fajny, szemrzący za nami Dunajec. Dziękujemy serdecznie.